ośrodku prawie sprawowanego z gospodarką sobie. Że to też nie jest bez znaczenia, żebyśmy w tej stronie zostali na tym.
może cud się zdarzyć. Niezależnie od tego, czy się cud zdarzy, czy nie zdarzy, prawda? Tu jest ten jakiś czas, powtórzę, złożyliśmy wniosek o dobrym przeprosinie, prawda? Gdzieś studenci stwierdzają, że może będą chcieli jeszcze ogłosić do rozpatrzenia tych wniosków przed 13 pamięci. Byłoby nim, prawda? Ale w momencie tego nie wiem, niemniej wniosek i naczelnie złożyła na dobrym myślenie po raz drugi, prawda? Dlatego ten element zapisany programu pracuje, że taki i tak jak się z przyczyn trudniejszych, niestety od 1 października cena na bramie odpadów wynosi 380 zł netto za tonę. I dzisiaj mówię, że właśnie pracujemy na tym, czy nam starczy do końca roku na bazie starych rzeczy. Mamy adres umowy z firmą transportową z Kierowota na odbiór odpadów, bo w formalnym razie wyszła 30 września, nie jest tak do powiedzenia odpadów. Mamy na bazie starych ceny wojtami dla nas korzystniejsze, bo mówimy już na dzisiaj. No, ceny za październik byłyby całkowicie inne, ale za październik listopad i grudzień. Więc tu mamy stałą stawkę. Jest wniosek z NGO Nowa, bo tu mamy ryczał na odpady segregowane, czy selektywne zbieralne, żeby zwiększyć dla firmy opłatę, ponieważ mamy to ryczał i to opłaty na bramie kosztują więcej, jak mi się przypatrzeć. Byłoby to de facto, przedyskutujemy sobie z panem Stawikiem, byłoby de facto 2 tysiące więcej przez te 3 miesiące za odpady szkła, makulatury i plastiku dla firmy, prawda? Przedyskutujemy, jak do tego tematu podejść, czy możemy, prawie czy nie, już tam, czy to się przydać, ale dzisiaj liczymy, czy starczy nam to samo. Bo 380 na bramie, netto, prawda, a było 200 chyba 10 czy ileś, prawda? I tak jest jedna z najtańszych, najtańsza cena w regionie, prawda, na odbiór. Jak łączę, nie wiem, który kanał, to który się cieszy. Ja się tego pojęcia. Szanowny, bo nawet to nie jest tyle powodu, że się podnosi. Jeżeli rośnie jedna cena, opłaty, wymagania, prawda, odbiory, to z czegoś to się bierze, prawda? Nie to tylko klinicznie, nie tylko wszystkie, prawda? Ceny na niektórych stanowiskach są na wysokości 500 zł za tonę lekko. My mamy 380, gdzie wypłacili już to 500. To pokazuje, że a nie wiem, mówi się to jakieś tam. Mieszkańcy to nie bądźcie nie dajmy rady. Ale to nie my ustalamy pewne kwoty, pewne wynagrodzenia, pewne rzeczy. Trzeba będzie nadal będzie pytanie, pytanie co z parami. W przyszłym roku, prawda, kiedy zmieni się liczenie, pani Bata dzisiaj przedstawia poziomu odzysku. W pewnych rzeczach żeśmy poziomu odzysku mieli, w pewnych rzeczach nie mamy poziomu odzysku materiału segregowanych. Mamy na poziomie 20%, nie mieli 10%. Kiedy czas się wypić, nie wiadomo czego, to będzie płacić, nie wiem. No fajnie, bo zarzucać hasło i ściągać pieniążki, prawda, z tytułu różnego rodzaju opadka za to. Bo będziecie zadać pytanie, co robimy, bo nie nauczę mieszkańców, przepraszam za określenie, żeby więcej kupowali napojów, plastiku, mogę namówić, żeby w niektórych przypadkach, w niektórych pojedynczych przypadkach, że może idzie w pomiar ten plastik. Ale to nie jest tak, że 100% mieszkańców pali plastiki, pali może 1%, może 2%, może pół, nie wiem, nie chcę oceniać ile, bo to jest ostatnią rzeczą, która jest na moim wywoju. No, nie tam wie, kupujcie więcej butelek, kupujcie więcej plastiku, żebyście oddawali, żeby poziom odzysku wrócił. No, bo jak namówić, nie wiem, kogoś, prawda, że żartują, że nie wiadomo co robi. Ilość towaru segregowanego jest w miarę dobra, a że mała, no, to ona się bierze z tego innego osobowania. Mogę nam być jeszcze zwiększyć to, że 10% już działać, ale nie o 100%, żeby więcej butelek plastiku i szkła poszło do worka, bo musi być skąd. Starsza pani z szacunkiem do niej, ona nie pójdzie do sklepu po 5 wody mineralnych, prawda, plastikowych, żeby kupować. Pani nasza woda jest w miarę zdrowa i namawiał, żebyśmy byli odeskrawy bezpośrednio. Dalej lepiej przyjęli. Tylko nie mogę powtórzyć. Nie każdy się płaci. To nie wiadomo co robić. Pić czy nie pić, prawda? Oto jest pytanie, jak kiedyś powiedział. Może zabiję, ale mówię o obrazie. Dlatego, proszę Państwa, prosiłbym gdzieś o dwa tematy. O dwa tematy. Komisję budżetu. W ciągu dwóch tygodni chciałem się spotkać, bo w ciągu w tym temacie będziemy przedstawieni gotowi do tego, żeby zaproponować. Także w ciągu dwóch tygodni chciałem się spotkać do pomocy. Czyli bo tu są pewne uwarunkowania, o których dzisiaj nie chcę mówić, że się rozsygnalizowałem, mam problem, o który także musimy się z nim zmierzyć, musimy wiedzieć, w jakim kierunku idziemy, żeby im nadzieję spokojnie, aby wystarczyć.
dyskusją, że środowiska także prawda oddali tak czasem i czasem w tym wszyscy razem w naszym podmiotu. Będziemy mieli sobie pokazanie, nie uciekniemy, tak jak w artykule jest napisane, że tak, nie uciekniemy od problemu. Może wytrzymamy do końca roku, a może nie, pytanie ile, ale de facto nie mamy prawa z budżetu dokładać do gospodarki, bo to ma się samo zwracać. Dzisiaj mówią o tym roku, a po przetargu nie wiem, czy będą to przedsięwzięcia. Tyle, jest bardzo ciekawe świadomość, że jest to tak. I jeszcze jedna rzecz. Dobra, mogą być 5, a nie 5. No bo takie są wymagania. Nie do pojęcia.
czy jak on jest, ładnie wygląda z boku, prawda, że wszystko jest fajnie, prawda, jest okej. Rozmawiam z jednym panem, nie powiem z jakim, prawda, może daleko, nie, to ja rozpuszczę sobie. No, panie, ja myślę, że nie chodzi o świecie, dlatego trzeba to się analizować, bo wszyscy czytamy, wszyscy wiemy, jak to wygląda w usiednich gminach, podwyżki, tutaj wszystko. Nie unikniemy tego, że mamy przykład, że cena na prawie 1 października będzie. Szanowni Państwo, wolne głosy i wnioski przeniesione do pytania. Jeżeli nie ma, to zamykam taką sesję. Dziękuję bardzo. Informacja o tym naszym podobnym spotkaniu w Sądzie, jeżeli ktoś.